Holmes, at last you're back. We can't find Kate. What? She went for her lesson, but the teacher says that Kate never arrived. Mrs. Hudson! She's gone out to ask around the neighborhood. Witam na samym materiale z serii Zagramy w Sherlocka Holmesa. Okazało się, że zaginęła Kate, córka Sherlocka. Także była umówiona, jak widzieliśmy z panią Kate, panią Hudson na naukę gry pianinie. Także szukamy córki. Kate, are you here? Dobra, teraz będziemy musieli iść do pokoju Kate. Co tu jest? Holmes, wiemy, że to ty wsadziłeś Jacka Cola za kratki i co najgorsze za przestępstwo, którego nie popełnił. Nie ujdzie ci to na sucho, jest nas wielu w Londynie. Jesteśmy siłą. Pewnego dnia moi chłopcy cię dopadną. Anonim. Dobrze, znajdź Kate. Holmes wraca do domu późnym wieczorem i spotyka na swojej drodze przeżywającego traumę Watsona. Musiało się stać coś strasznego. Dobrze, stało się, bo zagubiła się Kate. Kate! Co my tu mamy? Zbuduj portret postaci poprzez zwrócenie uwagi na szczegóły i ustalenie ich znaczenia. Aha. Dobra. She was writing something here. Coś tu pisała. Wyobraźnię używać wzmocnień przedmiotów. Wydarzenie jest to przydatne w niektórych sytuacjach. Kate took her diary. Dobra. What happened here? Why would she take her suitcase? Co tu jeszcze? Why was it left open? Puste mieszaki, brakuje sukienek. All of her favorites. He packed her things and left. I don't understand. What's that? The sound came from Alice's room. Alice! Kate! Kate! Where are you? Jestem na cmentarzu. You never do anything right! Co tu się dzieje? My daughter. Your daughter? You don't have one, Mr. Holmes. You never did. Ah! Holmes, stop that. I'll make her talk. We don't need her. Just use your skill. I'll take care of her. Co zaraz mamy zrobić? Dobrze. Wyraz twarzy zła. Zła, bo dostała w twarz. Czarny nastrój żałobny. Bilet na pociąg. Białe ślady, używała kredy. Skup się na odnajdywaniu szczegółów, które inni mogą pominąć. Co my tu mamy?
I remember this place from my last visit. It's different now. Something was taken from here. Znacz przedmioty, które zniknęły od twojej ostatniej wizyty. Możesz cofnąć wybór danych przedmiotów, jeśli wydaje ci się błędny. Dobrze. Świecę przy krześle. Tu jest szafa, stół praktyki, księga czarów. To teraz zobaczymy. Świece przy krześle, księga czarów. Portret Williama Hamiltona. Co to jeszcze? Stół praktyk. Fonograf. Portrait of Alice's father, William Hamilton, and some items required to conduct a séance are missing. Dobra, teraz redukcja. Strój żałobny, portret ojca Elis, blety do... Strój żałobny. Dobra, mamy. A, wyszliśmy niepotrzebnie jeszcze raz. Portret ojca Elis i rzeczy... Portret ojca Elis. Portret ojca Elis, Williama Hamiltona zniknął z jej pokoju gościnnego. Rzeczy do sensu spirytystycznego. Rzeczy do seansu spirytystycznego, przedmiotów wymaganych do przeprowadzenia seansu brakuje w pokoju Alice. Okej. Zobaczmy, co z tego będzie. Wizyta na cmentarzu. Istnieje prawdopodobieństwo, że Alice była na cmentarzu Hugh Jade przed powrotem na Baker Street. Innego wyboru nie ma. Seans z ojcem. Alice mogła przeprowadzić seans spirytystyczny, by porozmawiać ze swoim ojcem Williamem Hamiltonem. Co nam tu wyszło? Krypta rodzinna. Alice mogła odwiedzić cmentarz Hugh Gate dziś rano. Kryptę swojego ojca Williama Hamiltona, gdzie przeprowadziła seans spirytystyczny, by z nim porozmawiać. Czy zabrała też ze sobą Kate? No i w sumie innego wyboru nie ma. Sprawdź. The lead goes to the cemetery. Watson, keep an eye on her. Przeszukaj pokoju Alice, ukończono. Czyli teraz powinniśmy się udać na cmentarz? Sprawdź kryptę, tak. Ale... Jak mam się tam dostać? This will not change anything, Mr. Holmes. Kate, are you here? Kate, what did she do to you? Co tu się wydarzyło? On the crossing. Trampled by feet. Four others. No. Go to the old cemetery. Alice brought them to perform the ritual. Mamy księgę, która znikła. Jest portret Hamiltona. Alice's father was buried. Są jakieś napisy. Ścięte kulą. Scholar. Badacza dróg. Scholar. To jest walizka. Kate's diary.
Winnie Kate. Jestem z Alice na cmentarzu. Będziemy rozmawiać z jej ojcem. Ceremonia mnie przeraża, ale jestem też podekscytowana. Nie powinnam pozwolić sobie na odczuwanie strachu, bo to, co stanie się później, będzie jeszcze straszniejsze. Ona jest taka piękna. Przygotowała świecę. Portret wygląda tak spokojnie. Nie mogę powstrzymać się od drżenia. Zaczyna. Wzywa go. Koncentruje się na sobie. Mam rocze. Nie rozumiem, gdyż mówi w jakimś dziwnym języku. Trzyma kawałki kredy w obu dłoniach. Trzęsę się. Nie mogę nic nad to poradzić. Jej oczy są białe. Jej ruchy konwulsyjne. Jak w przedśmiertnej agonii. Nie widzi mnie. Zaczyna mówić jak on. I to okropne. Chcę płakać. Ona wszędzie pisze obydwoma kawałkami kredy. Where do we find him, father? I can't believe that Alice made my little girl go through all this! Damned woman! Kate's suitcase. Why did she leave it here? Dobrze, czy to już mamy? Chyba... Nie wiem, czy to wszystko już? Czy jeszcze jest jakiś napis? Find the crypt. These writings constitute a single message, a guide. Wskazówkę. Dobrze. Idź na stary cmentarz i znajdź kryptę na skrzyżowaniu czterech innych. Ściętego kulą, badacza dróg, kopiącego ziemię, giganta i startowanego stopami. Dobrze. Tak teraz zróbmy. Kate! Ożesz ty. It's Alice's father, mummified. Gniazda węży i spisek. Przy wyburzeniu starego domu w dzielnicy Saint Victor budowniczy znaleźli gniazdo węży, w którym biła się ponad setka osobników. Gdy zamieszkały dawno wysuszoną studnię, wewnątrz znaleziono szkielet dziecka, które zapewne wpadło do środka i zginęło. Zaskoczeniem jest fakt, iż szkielet ściskał w dłoni teczkę w kolorze marchewskiej czerwieni, która prawie całkowicie uległa rozkładowi. Jedynym, co pozostało, był skrawek papieru ze słowami "Nie zdrać spisku". Już wcześniej niż czytaliśmy. Dobrze. Alice's father mummified. Co tu jeszcze jest? A map of British rivers. Brytyjskich rzek. Madame Destiny. Madame Destiny. Stormlamp. Alice keeps her father's belongings in this room, even the canteen from his boat. Dobrze. Co tu jeszcze, łóżko? Alice sleeps here. Alice is not merely peculiar, she is mentally ill. I hope Kate didn't see this. Co, jest tu jeszcze coś? To chyba już będzie wszystko. Jeszcze zobaczmy naszym wzrokiem. Tak, tu niczego, nic nie widział. Those candles have been alight for almost 3 hours. This witch, Alice, she brought my daughter even further. They followed this direction in this message. They went to the old cemetery. Dobra, teraz mamy już zaliczone kryptę. Teraz spróbuję. A, cmentarz się otworzył. Hold on, Kate. Sprawdź kryptę na cmentarzu, znajdź cztery, które do nich, do których odnosi się wiadomość Alice. Możesz zobaczyć zaznaczone krypty, korzystając z wyobraźni Sherlocka. Wybrane krypty. Wiadomość Alice. Idź na stary cmentarz i znajdź kryptę na skrzyżowaniu czterech innych. Ściętego kulą, badacza dróg, kopiącego ziemię, giganta
i stratowanego stopami. Need to recall some facts about certain famous people buried in this cemetery. Z Oxfordu mam 4 młodszych braci, malarz miniatur portretowych. To nie. William Shaw miał ponad 2 metry wzrostu, posiadał kolekcję szczotków rzymsko-brytyjskich, archeolog. Miał ponad 2 metry wzrostu. Wylecza dróg, kopiącego ziemię, archeolog i stratowanego stopu, czyli to będzie ten. Mamy pierwszego z głowy. Idziemy dalej. Miał bujne wąsy, wnuk arcybiskupa, gubernator Jamajki. To nie. Idziemy dalej. Angielski prawnik, sędzia najwyższy, zrezygnował ze stanowiska. Też nie. Pobierał nauki, zmarł na tyfus w Bejrucie, botanik. Też chyba nie. Kto to jest? Cyrusdorf, to nie. Anonimowa krypta. Na razie wstrzymamy od tej anonimowej krypty. Liam Irlandczyk z urodzenia, znany handlarz ryb, bokser amator. William Fitzlerens, zabity przez słonia, znał język arabski i chiński, odkrywca, zabity przez słonia, czyli to będzie stratowanego stopami. Bierzemy go. Anonimowa krypta odpada na razie. Henry Anthony Evans, uwielbiał hazard, zastrzelony podczas pojedynku, Londyńczyk, świętego kulą. Ściętego kulą, to zastrzelony to. Zobaczymy to. Tu jeszcze co jest? Anonimowy i tu jeszcze. Harry Quinlan. Jakiś przeżył gruźlicę, pisał w dialekcie kambryjskim poeta. Nie. Matthew z Oxfordu miał 3 młodszych braci, malarz miniatur portretowych. Nie. Tutaj nikogo nie ma. William Shaw, to uzgodniliśmy, że to on wchodzi w grę, ale nowa krypta nie. John Braywitt. Brakuje nam jeszcze jednego. Tutaj też żeśmy sprawdzali, ale też się nie zgadzało. Tutaj nie ma nic. Jeszcze tam były schody do góry. Może spróbujemy tam do góry iść. Jeszcze tu tylko zerknę jeszcze raz. Dobra, nie. Idziemy tutaj. Co, nie mogę? Mogę. Mogę, ale... Czy jest tu krypta jakaś? Irwin. Stworzył mapę wszystkich ważniejszych dróg w Anglii. Preferował kawę. Kartograf. Czyli to będzie badacz dróg. Jest. Czyli to tam,
trzeba iść, tak? Z tego wynika. Kryptę, wchodzimy na dół. Czy jest dobrze na razie? Kate! Kate! Kate, my dear child. I do not know when you will hear this message, but I do know that one day you will be here, Kate. My blood, my light. I rue the day I lost you in the living world. Death is nothing to me, except to leave you behind and with him. Holmes, Sherlock Holmes. Will you have to understand he is your worst enemy? But because he so loves to hide behind the mask of his dubious morality, he would never kill you. Holmes, Holmes, Holmes. I'm certain that he never understood you. I'm sorry for that. I hope you didn't cry too often having him as your father. I trust that you made him cry. Don't distress yourself, my child. I died by his hand. But your questions are over since you now know. You are my daughter. What matters is that you continue my work. Join our cause and you will be the Empress of Evil. My Kate, my flesh, before Holmes' eyes and in front of the world, Kate Moriarty has arrived. Moriarty. You. Kate. No, but it's me. Oh no. She knows everything now. Dynamics of an asteroid. Praca profesora Jana Jamesa Moriartiego. To nie. Obserwacje ruchów asteroidy, jakie prowadziłem przez swój teleskop, doprowadziły mnie do odkrycia dwóch nowych gwiazd, które nazwałem Miria oraz Adil. Wraz z pozostałymi przyćmionymi gwiazdami tworzą niesamowitą konstelację, a jej kształt przypomina mi moją drugą córkę Kathleen. Co tu jeszcze jest? Metal star with an extremely precise carving. Young Kate, father. Dobrze, tutaj już nic nie możemy zrobić. Rozejrzyjmy się. Dobrze, tak, trzeba pochodzić. Może coś znajdziemy. Tu coś jest. Od godziny dziecięcej nie bywałam jak inni. Nie widziałam, co widzieli inni. Nie byłam w stanie w tym samym znaleźć zainteresowanie. Z jednakowego źródła nie chwyciłam mego smutku. Nie obudziłam mym sercem tonu tej samej radości. Wszystko, co kochałam, kochałam w samotności. Wtem w mym dzieciństwie wcześniej rano w dniu burzliwego życia narysowano z każdej głębi dobroci i wszelkiego zła tajemnicę, która w mój żywot związała. Z fontanny czy potoków rwących z czerwonego klifu gór płynących ze słońca, którego czułe obroty ubrały jesień w kolor złoty. Z uderzenia błyskawic na niebie, które przeleciały zaraz obok mnie, z gromu i przez burzę i sztorm jak chmura, które przybrane formy stały się na tle sklepienia niebieskiego obrazem demogona piekielnego. To ribbon from Kate's hair. Kate met her true father. I need to find Alice. I'll make her speak this time. Wróćmy do Alice, Baker Street. Professor James Moriarty. Because I could not stop for death, kindly stop for me. Ale tutaj
trzeba. Metal star with an extremely precise carving. Tutaj coś będzie trzeba zrobić. O, tu są gwiazdeczki jakieś. Wróć do Alice na Baker Street. Może tutaj jeszcze pochodzimy, posprawdzamy, co tu jeszcze jest. Chyba już nic tu nie ma. Dobrze. Teraz spróbujemy wrócić na ten Baker Street, ale to powinno... Aha, pięknie. It's blocked from the outside. What? Alice! Accept your death, you fool! You witch! Let me out! Free Kate! Jak? Przecież Watson miał jej pilnować. Come back, witch! No, to żeśmy wrócili na Baker Street teraz. Keep your head, Sherlock. Właśnie, i teraz... Teraz będzie właśnie... Trzeba to znaleźć. Zagadkę astronomiczną. Czyli teraz może nam się przydać ta... ta gwiazda z tego stołu. Zobaczmy. Chodź tutaj. Co to jest? Znajdź zastosowanie. Metalowa gwiazda ze stołu w krypcie Moriarty'ego. Okej. Aha. Czyli musimy ułożyć taki wzór. Taki wzór, czyli zaczniemy od tego. No i co dalej? Jedźmy tutaj. Okej. Mamy. Mamy pierwszą kreskę. Tu. Dobrze jest? No dobrze. Tutaj. Chyba to za nie dojdzie. Nie. Jeszcze raz zaczniemy tu. Damy tu. Bo nam dobrze szło. Damy tutaj. Dobrze, mamy dopiero to zrobione, ten kawałek. Teraz pójdziemy tu. Takie coś. Tu mamy. No. No i musimy zrobić tak. Czyli mamy praktycznie dół zrobiony. Dół zrobiony. O, teraz mamy dół zrobiony. Dół zrobiony. I tu musi być kreska. Dobrze. Spróbujmy tutaj. Tu. Mamy już ten róg. Zrobiony. Okej. Okay. Prawa strona jest zrobiona. Teraz musimy się wylić trochę w prawo. No się w lewo, przepraszam. Czyli tu. Jeżeli teraz coś źle zrobię, to mi to całe skasuje. Tutaj. Wrócimy tu.
No i co? I co teraz? Teraz spróbujmy tu. Tu. Jeszcze czegoś nam brakuje. A tu tej kreski. Udało się. Jest wyjście. Hold on, Kate. I'll find you. Teraz musimy dostać się na Baker Street. Do Alice. Watson! Holmes? She tricked me. She... Where's she gone? Watson, where? I don't know. She left, saying that she had to go and see a lady. A Mrs. Destiny? Not a Destiny, she's a boat. What? Over there, Watson! She's abducted Kate! I can't believe it. She's a lunatic, Watson! She made a room for her dead father, and now Kate is with her! Jest to mój, bo cię pali. Dlaczego? Destiny. They're on the boat! Hurry, Watson! Czyli pani od pianina chce ją zabić? Szybko chodź. Trzeba ratować córkę. Stay here and hold on to the boat, Watson. Stay here and hold on to the boat, Watson. Dobrze. Kate! Kate! Where are you? Tutaj przejście nie ma. Tędy. Tędy też nie. Od nowa. Kate! I'm here! Just jump! Alice! I'm afraid! I know, but you'll be alright! Look! It doesn't burn! Come on! This is so hot. What's that? Hey! Oh my god, no! Szybko, szybko, szybko! No way! Hey! I'm a Moriarty! I'm the devil's daughter! Nie jesteś przeklęta. I'm a monster! Nie jesteś potworem. What? That does not make you a monster! To nie ma teraz znaczenia, bałem się, by cię chronić. I only lied in order to protect you. You're still so young, my god! Ask Watson! I was lied to all of my life! Do you have any idea how that feels? To twój problem jesteś przysłowców. O! No! Because you're Kate Holmes! And a Holmes never gives up, I know it! Udało się. Te synki normalnie są fenomenalne w tym przypadku. Super połączenie. He knows! Nothing can change fate! Listen! Lord Mars was already dying from tuberculosis! He only hastened his fate, killing him! Wszystko mieszasz, to nie jest twoje życie, byli przestępcami. Wszystko mieszasz. You are confusing her, you mad witch! You're tangling my casework with her life! You! You sent me away! When I'm home, we fight all the time! You're ashamed of me! Wstydzę się? Nie, to nie wiem. Nie. No! No, living in Baker Street can be dangerous. Remember the bomb! Yeah!
it is impossible to escape destiny! Meryl Butcher couldn't! Her father was a murderer! But Kate, she deserves to live, don't you think? Kate, don't listen to her! And Holmes will be murdered himself! I have foreseen it! Cześć. Mam nadzieję, że teraz się uda obronić Alice. I may be killed one day. It's a risk that I take, but my word helps to save other lives. Really? And albeit? And the Cole brothers? You save lives? No! You enjoy taking lives! You can't save me! Uratujecie, uratujecie. Tym razem przestań, uratujecie. Za każdym razem uratujecie. Za każdym razem troszczę się o ciebie. Hey, don't be safe with me! I'll protect you, I care about you! How can you trust him? He killed your real father, Jake! Why? Why did you kill him? Ratowałem swoje życie. It was his life or mine. I had no choice, Kate. See? Everything is determined! Remember the sign! Our meeting! The ceremony! Kobieta zapytana, niegodziwa manipulacja, a ze swoim dzieciństwem nie, ona jest obłąkana. Kate, no! Alice is deranged! She can't communicate with them! See? It is time! Naprawdę, ta kobieta jest pełna rozumu. Jesteś psychopatką, Alice przechowuje. Mówię, nie Alice, nie chcę się. Aaaa! No Kate, she would make the boat crash to kill you! She knew that you would hesitate! I don't care! I don't belong Co? Anywhere! Nie mogę cię stracić. No. I can't lose you! I can't! I love you! Daddy! I don't know what I'm doing! Udało się. Dopiero za drugim razem, ale się udało uratować. Chociaż ty. Udało się uratować. Sorry too. Super. Czyżby to było zakończenie naszej przygody z panem Sherlockiem Holmesem? Dziękuję bardzo za zobaczenie serii Zagramy w Sherlocka Holmesa The Devil's Daughter. Jest to godny polecenia. A jak na razie dziękuję i zapraszam na kolejne moje materiały. I do usłyszenia. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka za w górę i zasubskrybować kanał.